Dzień dobry, Świnoujście. Dzień dobry, Polsko. Świnoujście to nie tylko plaża i centrum miasta, ale również Zalew Szczeciński. Nie wiem, ilu z Was wie, jak tu dojechać. Ale powiem Wam, że widoki są niesamowite. Spokój, cisza, a tam parę szczekających piesków. Wielu ludzi zastanawia się, gdzie zaczyna się Polska? No, Polska zaczyna się tutaj. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Zapraszam na krótki spacer. Takie przejście na plażę między trzcinami. O, ślady jakichś dzików. Dzikich zwierząt. Błoto. O, nie polecam spaceru tutaj w klapeczkach. Nawet widać, że na sarny tu chodzą w nocy. Ja idę z takim małym czarnym kumplem. No i taka mała plaża. Powiem Wam, że woda nie pachnie fiołkami. Dobra, idziemy dalej. No, w jednej części tego przejścia jest błoto, a tak poza tym to jest suchutko. Ops. Idziemy dalej. Godzina 7, a już słychać, że niektórzy koszą trawę na działkach. Pójdziemy jeszcze na jedną plażę, kawałeczek dalej. Zobaczycie, jak to wygląda. A tu po lewej ogrody działkowe, altanki i wille. Tu mamy kolejne wejście na plażę. Nawet tutaj wjeżdżają samochody czasami, przywożąc skutery. Ale powiem Wam, że nie będziemy się wybierać, bo jak widać, niestety stoi woda. No i łażenie w wielkim błocie. Chodź tu! Nie jest najlepszy pomysł. Tam dalej się pójdzie jeszcze z 200 metrów. Jest kolejna plaża, gdzie czasami chłopaki pływają na kajtach. Powiem Wam, że świetne widoki, świetna atmosfera, troszeczkę wieterek powiewa, no jest chłodno. Na słońcu jest jakieś 20 stopni, myślę, że na wietrze jest 15, rano było 12 stopni. Przypomnę to, co powiedziałem wczoraj, jakaś ogarnięta panienka w ogólnopolskim radiu powiedziała, że w poniedzieli skończy się fala upałów. Podle niektórych Polska zaczyna i kończy się w Warszawce albo w Krakowie. Nie, no, Polska zaczyna się w Świnoujściu i kończy się w Świnoujściu. Zależy, z której strony spojrzysz. A gdzie zaczyna i kończy się Polska? No to zobaczymy zaraz.
Teraz zrobię zbliżenie, ale chyba podejdziemy po tamto miejsce. Dokładnie tam. Dokładnie w tamtym miejscu. Niektóre działki widać opuszczone, zaniedbane. A super miejscówki przy samym zalewie. Wielu ludzi zastanawia się, gdzie zaczyna się Polska. Polska zaczyna się tutaj. Najbardziej na zachód wysunięte miejsce w Polsce jest dokładnie tutaj, w Świnoujściu. Wydrzane. Mamy słup graniczny. Polski, po drugiej stronie niemiecki. Tutaj jest przepompownia, syfon. Zwał jak zwał. Śluza. Tutaj są już Niemcy. Ten płot to nie jest dlatego, że tu jest przejście graniczne, tylko dlatego, że to jest instalacja jakaś hydrologiczna. Jak widać, przepełnione rowy melioracyjne, kanały. Tutaj są już Niemcy. Proszę bardzo. A tu jest Polska. Słup graniczny 893. Chyba nawet można to sprawdzić gdzieś w internecie. To jest najbardziej na zachód wysunięte miejsce w Polsce. Także tu zaczyna się Polska. W tym miejscu. Zapraszamy do Świnoujścia. Kto może, nad morze. Albo na Zalew Szczeciński. Bo mamy też takie atrakcje w Świnoujściu. Jeszcze pójdziemy zobaczyć na jedną plażę. Bo widziałem takie wejście i będzie koniec spacerku. Tu mamy wejście na plażę jeszcze chyba. Zobaczymy, jak to wygląda. Jakieś stare gumy, stare dywany. Chodź tu, Patko, chodź. No idziemy zobaczyć. No to zbliżamy się do końca ścieżki. Oj, oj, oj. Ostrożnie. Głupio byłoby się zamoczyć na sam koniec. I wygląda to tak. No nie wiem, czy to jest plaża, czy tylko miejsce. Chodź tu, Pato. Chodź. Gdzieś bardziej wodopój. To jest ten kanał, który prowadzi do działek. Dobra, dalej już nie będę szedł.
wracamy. Akurat w tym miejscu jestem pierwszy raz w życiu. Powiem wam, że kurczę. O, uważaj, że się chodzi, bo naprawdę można wpaść w jakieś błoto. No to na tym będziemy kończyć nasz krótki spacer. Jak widzicie, Świnoujście to nie tylko plaża, to nie tylko centrum miasta, to nie promenada, ale też takie urokliwe zakątki. Zapraszamy do Świnoujścia. Kto może, nad morze. Miłego dnia. Życzymy owocnej pracy tym, co w pracy. Miłego wypoczynku tym, co wypoczywają. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem.